Włodzimierz Sarr jest aktorem o bardzo specyficznych warunkach fizycznych. Reprezentuje typ człowieka, który na pewno miał wiele wspólnego z Ziemią. Jest właściwie najbardziej typowym, charakterystycznym przedstawicielem tego, co określamy mianem polskiego chłopa. Silny, korzeniasty, jakby wyrastający z tej ziemi ojczystej, jest aktorem, którego stać na kreowanie postaci ludowych, proletariackich, a przede wszystkim postaci pochodzenia chłopskiego. I dlatego właśnie w takich rolach jest najlepszy. Wymieniłbym dwie jego role, które pozostały mi w pamięci. Wydaje mi się, że były to jakby szczytowe osiągnięcia jego interesującej sztuki aktorskiej. Pierwsza z nich to rola Szeli w sztuce Stefana Żeromskiego Turoń, którą grał na scenie Teatru Powszechnego w Łodzi. Szela jest postacią niezwykle interesującą i Włodzimierz Sarr potrafił przekazać zarówno siłę tkwiącą w tym przywódcy chłopów galicyjskich, jak i tragedię tego człowieka, poczucie krzywdy, żądzę władzy. Jednym słowem, to wszystko, co jest w tej bardzo skomplikowanej roli, jaką Stefan Żeromski tak świetnie napisał. I druga postać, nie mniej interesująca, którą Włodzimierz Sarr zagrał w Łodzi. To jest postać tytułowa adaptacji powieści Jerzego Putramenta Bołdyn. I tutaj także dochodzą do głosu bardzo ważne cechy aktorstwa Sarra. Bołdyn jest także postacią ludową, jest człowiekiem, który wyszedł gdzieś z głębi tej polskiej ziemi i który ma w sobie zarówno cechy wodzowskie, a więc siłę, dążenie do przewodzenia, jak i wielki talent żywiołowy, naturalny, prawdziwy talent i tragedię człowieka, który w pewnym momencie załamuje się na skutek niesprzyjających okoliczności, w jakich się znalazł. Ten przywódca partyzantki, a jednocześnie człowiek, w którym były jakieś dyktatorskie dążenia, nieumiejący współpracować ze swoimi najbliższymi, nieufny, podejrzliwy, przeżywający właśnie na skutek tego tragedię rozczarowania, ponieważ...